Śniło mi się, że mnie wilk pogryzł. Jak jasny miałem. Niech to szlak jasny. To przez tę burzę? Słuchaj, mi się śniło, że czerwak wrócił. Od razu mnie dogarnął z koszu. Razem z Amerykanką. A mnie ten wilk taki wściekły, spasiony. No zobacz, no ślad mam. To dziwne, że po śnie taki ślad jest. Nie tam. Wilk jak wilk. Ale jak czerepak przyśni się, to z tego nic dobrego być nie może. Dzień. Znaczy... Pochwalony. Na prze chciałem dać. Wójt. Do mnie się chyba śni. A w jakiej intencji? Żeby demona złego odgonić. A i to jeszcze, żeby dzisiaj koniecznie. Intencje na 3 tygodnie naprzód wykupione są. Ja zapłacę jak za ekspres. Nie pożałujesz. Starczy? To jest dom Boży, a nie targowisko. Tobie co? Diabeł ukazał się? Żebyś wiedział, że diabeł. Albo może jeszcze gorzej. O nic cię nigdy nie prosiłem. Bratu rodzonemu odmówisz? Być może w jego ostatniej godzinie? No cóż, taki mój los. Z urzędu miłosierdzie okazywać. Proszę księdza, cały kościół czeka. O, widzę, że tu inne nabożeństwo odprawia się. Jakby Michałowa w cuda wątpiła, to tutaj namacalny dowód jest. Pan z wami. Miło mi widzieć tylu wiernych, zgromadzonych w naszej świątyni mimo tak wczesnej pory. Chociaż, jak widzę, nie wszyscy jeszcze do końca obudzili się. Ale też Jan Japucz był prawdziwym nestorem naszych wilkowi, który, choć niewolny od ludzkich słabości, to przecież za uczciwość swoją, roztropność i dobroć powszechnie był szanowany. Wszyscy z nas znali go od wczesnego dzieciństwa. Dane są wyroki pańskie. Tak oto, mili moi kochani, w rocznicę śmierci naszego Nestora nowy obywatel wilkowy nam się narodził. Zatem modlić się dzisiaj będziemy za świętej pamięci Jana oraz to nowo narodzone dziecko. Ach, no i jeszcze w trzeciej niespodziewanej intencji za odegnanie od wójta jego rodziny nagłego niebezpieczeństwa, którego natury nie znam, a który wójt przeczuwa. Później. Sam
Siódma, widzę. I na zdrowie. Jak to mówią, kto rano popieprzy, dzień ma potem lepszy. Dzień dobry. O matko kochana, co to jest? Boże, jakie piękne. Może być? A dla kogo to jest? Raczej nie dla nas. Pani jest Lucy Wilska? A kto przysłał go? Jak nie ma nazwiska, to my nie wiemy. Na mnie nie patrz, ja nie mam tylu pieniędzy. No przepraszam, może powinienem, ale to nie ja. Ale skąd pan wie, że będzie kontrola? Skąd wiem, to wiem. Znalazł się człowiek przyzwoity. Zadzwonił, uprzedził. Żeby to spowiadło. Albo znikł chociaż. A to Regionalna Izba Obrachunkowa. Czy ty wiesz, co to znaczy? Oni mogą mnie tak... jak komara. To co robimy, panie wójcie? Nam jest skąd wiedzieć. Dobra. Akta przeczyścić. Przygotuj ze 3 donosy. Różnymi charakterami. A na kogo? Na mnie. A na kogo? Ma się rozbić fałszywe. Na czyste sprawy nakierowane. Niech niby im przypadkiem wpadną w ręce. Stracą parę dni na sprawdzanie, to inne rzeczy odpuszczą. Tak jest. A te czyste sprawy, panie wójcie, to które? Coś postaram się znaleźć. No. Tylko nie ty. Pan. Pan Czerepach. Regionalna Izba Obrachunkowa. A cóż tu tak pięknie pachnie? Strach. Ale jak to z izby? Co Czerepach ma do izby? A to. Etatowy inspektor. Od miesiąca. I co? Gówno. Kontrolę tu zrobię. I to taką kontrolę, jakiej Wilkowy jeszcze nie oglądały. Matkę wszystkich kontroli. Każdy wójta szwindel znajdę. Każdą lewiznę. A potem raport wysmażę. I to taki raport, że wójt do końca swoich dni niebo w kratkę będzie oglądał. No. Szach i mat. Wilkowyjskie pogotowie. Koguta powinien sobie założyć. A na co? Na krzyżówce by pierwszeństwo miał. Ruch kurna jak na lotnisku jakimś. A tu na mszę zaraz dzwonić nie będą? Do? A wy co, pod kościół na żebry chcecie iść? No toż to kobyła starego Więcka była.
Co stało się? Nie wiesz. Kobyła starego Więcka coś takiego marzy, jak dzwony usłyszy, to galopem pod kość uleci. Nijak jej zatrzymać nie idzie. Dlaczego? Jej się spytaj. Może religijna tak. A, może tak być. Zwierzę też swoje uczucia ma. Niech nas pan nie opuszcza. Stanowisko czeka, panie wójcie. Niech pan nie odchodzi. Co? Co? No się tam do siostry skoro. Coś podobnego. Żyje, wójt kochany, żyje. Pan leży, cholerny, fajna spokój. Przepraszam pana. Co mi doktor tutaj zadał? To ciznę może jaką? Jeszcze nic? Co? Sam się wójt ocknął, no. Cudem jakimś. No. To dyplomatyczna choroba. Z wrażenia się przewrócił na wieść o kontroli. A nie, jeżeli chodzi o kontrolę, to ja nic nie mogę zrobić. Nic nie mogę. Nie. Medycyna jest bezsilna w tym przypadku. No, jak zresztą w większości. To... Hej. Hej. Wynurzasz się ze drzewa jak driada. Słucham? Jak leśna nimfa. A co ty tutaj robisz? Taki... bosy i w ogóle. No właśnie się zastanawiam, co robić. Myślę. Czytam. Jestem. Mam na imię Emanuel, ale przyjaciele mówią do mnie Eman. Proszę. Ja niestety nie mam czym poczęstować. Jestem właśnie na etapie głodówki. Schudzasz się? Nie, nie, nie. Głodówka oczyszcza umysł, wzmacnia ducha. A poza tym pieniądze i tak mi się skończyły. Ale za to jest woda w jeziorze i niebo gwiaździste nade mną. Powieść? Filozofia. Czytałaś koniec historii? Początek tylko. A może moglibyśmy jakoś... że tak powiem... się dogadać. Zapomnij. Są rzeczy dużo przyjemniejsze od pieniędzy. A uczciwe skontrolowanie wójta należy do tych właśnie przyjemności. A taki Pan Bóg, swoją drogą, to też ciekawe, jaki on jest. Wiadomo. Na jego podobieństwo my stworzeni. Tak Kościół ma w papierach. No to jeżeli my na jego podobieństwo, to znaczy, że... To znaczy, że on jest do nas podobny? Pan Bóg do nas podobny? To nie daj Boże. A co, kompania? Smutna taka? A pan Stach myśli, że Pan Bóg to do nas podobny jest? A czegoś ty się, Piotrek, z rana napił? Autowidolu? Jakiego? Nic nie pił, bo kasy nie ma. A napisane tak jest, że podobny. Do Pietrka? Nie do Pietrka, do człowieka. Ale z ducha i woli wolnej. Nie z twarzy przecież i nie z charakteru. O, to dobrze, od razu mi lepiej. Kłopot, kłopot. Pan Czerepa? Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, to ja. Niestety. Propozycję, że się tak wyrażę, biznesową mam. O! Kogo to przyniosło? Ale ja nie prywatnie.
tylko służbowo. Kontrolę w gminie przeprowadzam i mieszkać nie mam gdzie. I pani dom Lucy jest w tej chwili poza kościołem jedynym bezpiecznym dla mnie miejscem. Mieszkać tu chcesz? Tylko na czas kontroli. Dobrze zapłacę, jak za hotel. Fundusz delegacyjny mam. To co? Mam lecieć po walizkę? To w głowie nie mieści się, żeby łapówki nie chciał. Przecież człowiek nie może tak zmienić się nagle na niekorzyść. Łapówka to mu mało. Nie no, mówię ci, że on mojej krwi chce. Wampir jeden. Może on tylko targuje się, żeby swoją cenę podbić. Żeby łapówką obejść się, to serce trzeba mieć. Albo sumienie jakieś. Ten gad zimny po mojego trupa przyszedł. O co? Sobie w kuchni weź. Nie jestem głodna. Jedz, póki masz co. Dobrze ci radzę. Wychodzę. Zupę wezmę sobie w termos. Przynajmniej przy jedzeniu nikt nie będzie na mnie wrzeszczał. Aś ty córkę wychowała. Jeszcze mi nic nie udowodnili, a ona już ma mnie za nic. No tak, majątek zarekwirują, to i żona raz, dwa innego se znajdzie. Już byś głupot nie gadał lepiej. Ja wiem, co mówię. A ty więc, łaski, nie myśl, że i do ciebie się nie dokopią. Dokopią się, dokopią. Ale musi być jakiś sposób, żeby jego podejść i porozumieć się. No musi. Nie ma. Albo on, albo ja. No to prawda, ja powiedziałem. Albo on, albo ja. Ty? A tobie co chodzi po głowie? Chyba nie jeszcze większe głupoty jakieś. Kobieto, ty się na politycznych sprawach nie znasz, to ty głosy nie zabieraj. Ty nie masz o tym zielonego pojęcia, więc łaski, przejdziemy się. A to czemu? A tobie co za różnica czemu? Jak ty i tak od ściany do ściany latasz? Gdzie indziej się przejdziemy? Inaczej mi dziurę w dywanie zrobisz! Też prawda. A może te kwiaty to ten nasz przyjaciel Jerry przysłał, co? Gdzie? Nie, nie ma w Polsce. Dzwonił, że jedzie do Hiszpanii, czy co? Aha. Ej! Ty zazdrosny jesteś? No skąd? Tylko ja byś się czuła, jakby jakiś facet nagle mi przyzwał wiadro kwiatów. No, dziwnie trochę. Zdaje się, że mamy załącznik do bukietu. Nawet pasuje. Oh, shit. Tak kto to jest? Kto to jest? Bo przepraszam, nie dosłyszałem. Były mąż, Louis. What the hell are you doing here? Is there any way to greet your husband after two long years? Ex-husband. Not exactly. That's your boyfriend? Yes, lover. I forgive you. Thanks a lot. Fuck off! You were throwing your husband out? Ex! Lucy, we're still married, you know.
Co takiego? Właśnie? Gdzie tu mnie wójt cholera ciągnie? Gdzie nikt nas nie usłyszy, więc łaski. Chodź, tu będzie dobrze. On albo ja, więc łaski. A jak ja, to i my. Bo po papierach do ciebie jak po szturku dojdą, rozumiesz? Wszystko przez tę cholerną pazerność. Stary człowiek jak głupi. I na co mnie to było, mam na co? Człowiek mógł skromniej żyć, ale za to bezpiecznie, a teraz to... Sądy, więzienie, poniewierka. Ty mi nie jęcz tutaj! Na jęczenie to za późno jest. Słuchaj. Starego poloneza na tartaku mam. No i co? A to, że on wyrejestrowany jest. Ale jakby akumulator włożyć, to by odpalił. No co tu polonez do rzeczy ma? No nie dziwne, że dochód narodowy nie rośnie, jak przedsiębiorcę tępi jak obchod siekiery. Nie rozumiesz? Słuchaj, jak fleksą wytnę numery silnika. No to taki polonez bez numerów, to jak pistolet bez numerów przecież jest. No tak, ale nawet jak jest, to co? A to, że zadzwonisz do Czerepacha i powiesz, że się przestraszył. Za świadka koronnego chcesz być. I że dokumenty na mnie w lesie ukryte masz. W lesie? A gdzie? Na podwórku swoim? No i co? Więc łaski. No to chyba limit na durnotę dość wykorzystał na całą pięciolatkę. Znaczy, wójt go chce tym polonezem. A jak? Na miastkę. I z powrotem. Lucy, you left before the divorce was finalized. Didn't you take care of it? But I left too. Zaraz, wait. To wy? Kosia, ja ci to potem wytłumaczę. Lepiej teraz. Jesteś jego żoną? Ale to formality, ja czekam na papier od sąda. Okay, listen to me. You are married? Yes. Very much so. No i co znowu zrobiłeś mi? Go ahead, I deserve it. Why did you come here? Because I can't live without you. I can't live without you. I can't. I don't know how. No, to jestem. My life once before. I won't let you do it again. I've changed. You'll see. Przepraszam pani Lucy. Papier toaletowy się skończył. Jest w szafki, tam jest taka szafki, on tam jest. Ale ja nie zwykłem grzebać po cudzych szafkach. Teraz pan sobie zrób wyjątek. No dobrze, o Boże. You live with these guys? He's a roommate. So what? I know, it's all my fault. Just don't throw me out. To be honest, why did you come here? To be with you. Why? Because I love you. I love you. I don't believe it. I don't believe in myself. But it turns out this is stronger than me. I can't stop thinking about what you're doing, where you are. If you're sad, only you matter to me. Only you. Przepraszam, pani Lucy. Szalonka się przepaliła. No i jeszcze poszła gdzieś. No przecież ja za to płacę.
tym, że gotówki nie mamy chwilowo. To wrócicie, jak będziecie mieli. Kiedy byśmy chcieli o kredyt ubiec się? Co takiego? Hipoteczny. Pod emeryturę, Stacha. A dali mi stąd jazda, pijaki jedne. Widzicie? Wińska im się zachciało na kredyt. Niedoczekanie? Cały świat tak kupuje. Cywilizowany. Dużo wy o cywilizowanym świecie wiecie. Takich moczymordów jak wy to do cywilizowanego świata nie wpuściliby nawet. O! No, tylko nie moczymordów! Chodźmy pod sklepem, jak żywa reklama jesteśmy. Za darmocha. Zaraz ja was rozliczę z tej żywej reklamy. Idę na policję dzwonić, naciągacze cholerni. Ot, wdzięczność kupiecka ukazała się. No, policja? Na najlepszych, wiernych klientów swoich. Policję? Policję? No, śmierci bym się prędzej spodziewał. No, to jak tak, to ja pani powiem. To my już u pani kupować więcej nie będziemy. Śluz! Tak jest. To teraz dopiero pani Więcławska zobaczy, co to znaczy prawdziwa konkurencja. Dali mi jazda? Dupach im się poprzewracał. Więcławski do księdza przyszedł, ale strasznie roztygotany jakiś. A nie mówią, o co chodzi? A ksiądz zapomniał, że wójt antykorupcyjną kontrolę ma? A co Więcławski ma do tego? Widać ma, jak taki rozdygotany. Ach, święci pańscy, wspomóżcie. Cóż to za gmina? Ano zwyczajna. Na miejscu księdza to ja bym każde jego słowo nagrywała. Mnie wystarczy, że Michałowa podsłuchuje. Drugiego takiego czułego rekordera jak Michałowa to w żadnych studiach nie mają. Księdze Tomaszu, ratunku! Wójt chce swoją i moją duszę na wieki zgubić. Hi. Music. Surprise, Lewis. Women are soft in you. Where did you get them? Classifieds. Oh, no. Thank you for this down payment, you know. Our contract is on, yeah? Yeah, it's just as agreed. I just need to convince Wilson we're leaving. Oh, of course. You don't need a house. Super. A co wy tu? Już was nie ma! Wynosicie się! Gnoje. They're just kids. You didn't understand. Who knows? They all learn English here. Co, już ty jej nie broń. Może nie w takiej chwili, dobra? Przecież ja myślałem, że to jest taka kobieta, z którą mógłbym mieć dzieci, o parę psów. I tu nagle się okazuje, że ona jest zupełnie kimś innym. I znowu nie wiem, co robić. Co robić, no? Maksiu, chodź tu. Chodź tu, Maksiu. Już tu jedzą. Zostań. Mogę z księdzem porozmawiać? Możesz. Ja nic przyjemnego nie mam ci do powiedzenia, kusy. Nasz świat jest mały, tradycyjny. To i grzechy u nas mniejsze. Ale jak już się zdarzają, to zaraz wszyscy o nich wiedzą. Proszę.
Chodzi księdzu Lucy. Rozum, kusy. Ona u mnie na parafii dzieci uczy. Rozłódka trudno. Skoro dobrze uczy i symboliczną opłatę za to bierze, Kościół potrafi wybaczać. Ale nie wszystko. No nie wszystko. Ale jest gorzej niż się księdzu wydaje. Lucy jest mężatką. Jak to? No ona nie ma rozwodu. Zjawił się jej mąż. Nie ma rozwodu? Wspaniała wiadomość. Wspaniała? Przecież ona mnie oszukała. Księdza zresztą też oszukał. No, przyznaję, że kłamstwo to grzech, ale rozwód to jest grzech bez porównania większy. Nie, no proszę księdza, gdzie chyba nie rozumiem. Ja ją kocham. Nie wiem, co mam robić. Co ty masz tutaj niby do roboty, jak ona ma męża? Ty nic nie masz robić. Związek uświęcony majestatem Kościoła trwa. No właśnie. A ja? A ty masz się usunąć z jej życia. Kiedy ja ją kocham. A to sobie kochaj ją, kochaj. Ile chcesz, ale z daleka. Tak, żeby ona nic o tym nie wiedziała. Ona ma rodzinę i wara tobie od niej. Okrutne słowa. No może i one zdają się być okrutne, ale słuszne. Kusy, jak jej mąż chce do niej wrócić, to ty nie możesz w tym przeszkadzać. Choćbyś i cierpiał, kusy! Kusy! Breakfast is ready. Lunch is in the oven. Dzień dobry. Good morning. Ale się wyspałem? A cóż tu tak pięknie pachnie? On świetnie gotuje. Ma rodzinę w New Orleans. Cóż za mąż wspaniały. Śpiewa pod oknem, gotuje. Skarb po prostu. Mogę tutaj? Thank you. Not sitting with that? No. Po rzeczy przyszedłem. Delicious. I tak to jest, jak stałej roboty nie ma, to każdy człowiekowi może ubliżyć. I sklepowa nawet. I żona własna. Właśnie. My w zasadzie na samym dole społecznym, drobnymi jesteśmy. Niżej to już kryminaliści tylko. Odczep się. Ale ja tak ogólnie mówiłem. A jakby my tak we czterech jaki biznes założyli i wino zaczęli sprzedawać, albo i piwo choćby. My? No a co, beczki nie umiesz nasadzić i piwa nalać? To by może i dało radę. A lokal? Do piwa wielki lokal niepotrzebny. Jak w Radzeniu festyn jest. W parę godzin takie lokale na rynku ustawiają. Zdecydować by się trzeba. Niby kiedy? Choćby i już. Masz co innego do roboty? No to co? Ja pierniczę. Kurna! W dobrym towarzystwie to i zbankrutować przyjemnie. Hi.
nas takich nie ma. Jakby ta ewolucja w tej Ameryce to dalej poszła, czy co? No. Widzisz, to taka to sprawiedliwość na tym świecie jest. O jedno to dwóch się bije i z Ameryki nawet przyjeżdżają. A na drugo to pies z kulawą nogą, nie spojrz. Ty! Solejkowa? Solejkowa to chyba nie o sobie myśli. A, wiesz tam, że mąż na Solejkową spoglądał często, to po tej siódemce dzieci widać. To kiedy to było? A? A ty wiesz, złotówka? Czy może to i lepiej? Z tego waszego to taki sam amant, jak i z tego mojego. No? On zanim do domu przyjdzie, to ja już na 5 minut wcześniej ten jego huch czuję. Chłop wypić potrzebuje. I tak było i tak być musi. Ale teraz ten mój do domu przyjdzie, to na tapczan legnie i chrapie zaraz. Dawniej to inaczej bywało. Co to, dzieci wam mało? A jakby się jeszcze jedno trafiło, to nic takiego. Ja to przyzwyczajona jestem. Przyzwyczajona. Chodźmy, Solejukowa, bo ja przez was feministką zostanę. Przyjechał Amerykanin i cię wywaliła? No, można powiedzieć. Najpierw mnie odstawiła. Teraz ciebie. Napijesz się? No. Zabierze ją. Wyjadą. I skończy się Ameryka w wilkowyjach. No. A nawet jak nie, to dla nas już się skończy. To może pub? Ale jak to brzmi? Siedzieć w pubie do dupy. Anglicy siedzą i zadowoleni są. Taki się prosi, żeby w ryj zebrać. A ty się zachowuj. Biznesmen teraz jesteś. O nazwie myśl. U nas tradycyjnie pod czymś jest. Pod kozą. Ty! Do nas by pasowało pod ławko. Pod ławko to od razu upadek jest. Z uwaleniem kojarzyć się będzie. Za mocno, za mocno. Kultury w nazwie więcej musi być. No to może budka z piwem? To z kulturą kojarzy się. Niby jak? No bo jest budka ruchu i suflera. Może i może być. I kultura w tym jest. Od razu wiadomo, o co chodzi. Loża odrzuconych wita królową. Kusy, dlaczego ty mnie zostawiłeś sama z nim? Ja jestem obcy. To twój mąż. Ja jego nie mam. Rozwodu nie masz. Nie powiedziałeś. Zapomniałam powiedzieć. No, masz rację. Luis mnie oszukał. On powiedział, że jego lawyer wszystko załatwiła. Że jest zgoda, że mogę jechać. Ja rozumiem. Jasności prawne. Przepraszam, jestem zajęty. Ty czekałeś tylko na listę, że można pić. Ty znowu pijak jesteś. Tak jest. A ja myślałam, że nas uratujesz od
świata. Ty! Byłaś moim światem. Ale tego świata już nie ma. No, staram się zapełnić lukę. Kusyn. Wracaj do męża, Lucy. Powiedz mamie, że zupa wczoraj była wyśmienita. Bogata w konkret jak niemiecka myśl historiozoficzna. Przeczytałaś Fukuyamę? Prawie kończę. Nie wszystko zrozumiałam. To znaczy, w zasadzie niewiele zrozumiałam. Za pierwszym razem zawsze jest najtrudniej. Ale wiesz co? Podoba mi się, że czytam coś takiego, co mało kto jest w stanie zrozumieć. A nie jakieś kolorowe badziewie. Nie? Niesamowita jesteś. Po prostu szczera, naturalna. Ja nie spotkałem jeszcze takiej osoby. Nie. Co tam we mnie jest takiego? Stamtąd go przeprowadzisz? Aha. Dajesz mi znak? Ja ruszam. I tak gminę załatwimy. Dobre miejsce znalazłem, co? Kurczę, przez moment myślałem, że wójt mnie chce tym polanem. Nie boj. I póki ze mną trzymasz, to ty bezpieczny jesteś. Zakop tu gdzieś te teczki. Aha. Pokażesz mu potem gdzie. Zacznie odkopywać. Nawet nie zauważy, jak go trzasnę. Wójcie, ale... I teraz kurwa jego mać! Bądź ty chociaż raz mężczyzną! Ale żeby tak człowieka zabijać... Każda wielka fortuna na tym świecie na trupach budowana była. Wszystkich tych Rockefellerów, wielasisów różnych. Tylko to dawno było. To nie nasza wina, że kapitalizm dopiero teraz dotarł, jasne? To bierz te teczki i zakopuj. I nie rozczaruj mi Węcławski. W twoim własnym interesie mnie nie rozczaruj. Tak? Właśnie. Bo ja chciałem panu pomóc, panie inspektorze. I? Takie tam nieprawidłowości, można powiedzieć. Myślałem, że pan inspektor i tak na to wpadnie, więc jeżeli wcześniej dostarczę, to... Proszę bardzo. No, Zuza. Brawo. Ale co? Myślisz, że za te parę papierków ja zapomnę o twojej roli tutaj? Ale ja bezinteresownie. Tak. Aha. No dobrze, dobrze, dobrze. Może i ty nie jesteś taki głupi, na jakiego wyglądasz. Napijesz się kawy? Z chęcią. To zrobi dla mnie. Tak jest. Tak? No, proszę, proszę. Ale jak, zaraz? No dobrze, dobrze. Dobrze. Od to, czego mnie ta przeklęta płytka przywiodła. Bracie, od zguby wiecznej przyszedłem cię ratować, opamiętaj się. Jaki znów? Więc łaski,
To i ty, gadzie przeklęty, moją piersią karmiony! Zdradziłaś mnie! Ujcie, na dobra ja twojego to uczynił! I żeby duszy swojej nie zgubić, a przy okazji i twojej, od ognia piekielnego wyratował, od grzechu zbrodni powstrzymał. Tak? A to teraz zobaczymy, czy masz trzymał. Trzymaj! Ujcie, no przecież to wam nic nie da. Ujcie, ujcie, nie! Ujcie, opamiętaj! Ujcie! Trzeba narzucać? Tak jak mówiłem? Jak karaluchy by nas rozjechał, jakby nie to. Co za zawziętość diabelska taka. Piotrek! Ratunku! Ratunku! Bracie! No i po co ci to było? No i po co ci to było? Rytmin! Trzymaj! Trzymaj! Gabaś! Tatuś? Tatuś! A po co? Co się stało? Co? Nic, nic. Wypadek tatuś miał taki mały, ale to nic poważnego. Nie. Ubrudził się tylko troszkę. To co, zaprowadź tatusia do domu, niech sobie odpocznie. W szoku trochę jest. Ale nic się ojcu nie stało? Nie. Absolutnie wszystko w porządku. Absolutnie. My też już chodźmy, co? Im szybciej, tym lepiej. Tak. Jezu, ale się upaprał, no faktycznie. No nic, ale to się spierze. Chodź. Poznałam kogoś niesamowitego w lesie, wiesz? No, ale cię zamurowało, nie? Kogo można w lesie poznać? A mnie się trafiło. Posłuchaj, wysoki jest, przystojny, po studiach, a jak coś powie, to normalnie same refleksje. Tak jestem szczęśliwa, że nie wiem, tato. To kiedy mówiła Michałowa, że ksiądz będzie? Kiedy przyjdzie, to będzie. No, ale to po co dzwonił i kazał przyjść natychmiast? Ja nie wiem. Widać, swoje racje miał. Ksiądz kazał czekać, to niech siedzi i czeka, jak go wezwali. Nie wezwali, tylko zaprosili. Leave all this and come home with me. This is my home. Take a look at yourself. Do you really look happy with him? Where is he now? He thinks I lied to him because of you. I'm sorry. I just couldn't. I was in court 3 times and each time walked out. I can't divorce you. You ruined my whole life. I can't live without you. I always went jacking with our CD. I listened to it over and over. You started jogging? Yes. You started jogging? Well, yes. Mice and mice. To tire myself out and kill the pain. Chris, you want to die for love and you go jogging? Take it easy. Fuck! Take it easy! Hit me again! Lucy! You ruin everything! Stop again! Stop it! No cholera jeszcze! Mi całą kuchnię zaświnił! Michałowa może też nalewki skosztuje? A to poproszę. Bo z tym tutaj niezłe utrapienie miałam. Miotał się jak nietoperz. Tylko nie nietoperz. Wyjść po prostu chciałem.
A ksiądz może by mi wreszcie powiedział, po co mnie tu ściągnął i prawie 2 godziny przetrzymał. Spokojnie, panie Czerbach, spokojnie. Napijmy się. Z rokitnika na nerwy dobrze robi. Tak. Pan wie, że z bratem moim nie najlepiej mi się układa, prawda? Nie, że wiem. Przez tyle lat byłem jego podwładnym, to i nikt go tu lepiej ode mnie nie zna. No ale teraz jestem jego kontrolerem. Cóż, opatrzność zrządziła. O, właśnie. Opatrzność, tylko że opatrzność nakazuje wybaczać. A ja wybaczam. Ja wybaczam i pamiętliwy nie jestem. No ale kontrola musi być rzetelna. Panie Arkadiuszu, ale sam pan przecież w tym wszystkim palce maczał. I to po łokcie. A ty się, Więcławski, nie gorączkuj. Do ciebie też dojdziemy. Jak tak dłużej go słucham, to się zastanawiam, księże proboszczu, czy dobrze żeśmy zrobili. A może to można naprawić? A co na to wszystko pańskie sumienie? Co? Ani trochę się nie odzywa? Przepraszam, nie rozumiem. Panie Czerbach, przejdźmy tam do kuchni. W 4 oczy muszę z panem porozmawiać. Zaprosiłam do nas dzisiaj na obiad Emana. Kogo zaprosiłeś? Emana. Przecież opowiadałam ci o nim. Mi? Jasne. Córka mówi ci o najważniejszych sprawach, a ty nawet nie słuchasz. No ale Eman, co to za imię? Właśnie. Co, jakiś muzułmanin jest? Jeszcze mi tu Al-Kaidy brakuje. Tego, co jest, było mało. Ma na imię Emanuel i jest filozofem. O, Emanuel. Emanuel, filozof. Jeszcze mi tu filozofa brakuje, no. Kontrola do grobów pędza. Czerepach mi ostatnią krew wypija. A córka na obiad filozofa se przeprowadza. Was nie interesuje, z kim się spotykam, to proszę bardzo. Co wy myślicie? Że obiad z wami to jest dla niego jakaś specjalna przyjemność? On ma ważniejsze sprawy do przemyślenia. On ma w głowie koncepcje i prądy filozoficzne. No i widzisz, co narobiłeś, widzisz? Co? To ona ci zaufanie okazuje. Chce chłopaka swojego pokazać. A ty z nią rozmawiasz, jakby sprawę do gminy przyszła załatwić. A bo to wiadomo, kogo ona chce wkręcić do rodziny? A jest lepszy sposób, żeby się o tym dowiedzieć, jak przy obiedzie? Wsiago tam przepytam z tej filozofii. Thank you very much. See ya. See ya. Czyli, że to jej mąż jest były. Aż trudno uwierzyć, że on były jest. A ona z naszym kusem. No tak. Kobieta potrzebuje jednak czegoś podobnego do mężczyzny. Oj, tak, tak. Też on jak z innego świata jest. Ach, to życie takiego. Pani Solejukowa, a co pani tak wzdycha i wzdycha? Bo pani Solejukowa czuje się zaniedbywana przez małżonka. No przez takiego małżonka to szczęście chyba. A jednak. Co? Pani Hadziukowa. Mm. Pani chyba kurs kosmetyczny kończyła. Hmm? O, pani Lucy.
Dobrze, że panią widzę. Nawet zejść chciałem. Cieszę się bardzo, bardzo się cieszę. Tak, a dlaczego? No, rodzina na powrót scaliła się, można powiedzieć, po Bożemu. A to już ksiądz wie, tak? No. A niech ksiądz mi powie, bo ja tego nie pojmuję. Jak to jest po Bożemu? Jak to jak? Zgodnie z sakramentami. A jak mój mąż? Zawsze oszukiwał mnie, robił świństwa, zdradzał, to dalej mój mąż? I po Bożemu dalej mam z nim życie, a nie z dobry facet, co jego kocham? Los czasami bywa okrutny, ale wolę do dobrego czarnić. Ale ja mogę mieć. Mogę zostać z Louis. On jest o wiele ładniejszy niż kusy, jego kobiety lubieją. Ale ja kocham kusy. I co dalej po Bożemu z Louis mam kochać się? Nie, ja naprawdę nie chcę wchodzić w takie sprawy. O, ale takie na przykład symboliczne jabłko, którym szatan kusił Ewę, ona też musiała być bardzo słodkie. Proszę księdza, kusy jest biedny, pokręcony facet, a nie jest słodkie jabłko. Ja go kocham i chcę z nim żyć. A Louis jest całkiem robociwe jabłko. Było w pismo, żeby kochać robociwki? Pani Lucy, ja... Ja wiem. Ksiądz nie może powiedzieć inaczej. Ale ja czuję całą sobą, że tak nie może być. Człowiek czasami wie, co jest dobre, a co złe. Dostaniecie koncesję. Jezus Maria, znowu? Za co? To zezwolenie jest na alkohol. Jak wchodzicie w alkohol, to musicie rozliczać się z VAT-u. Ja pierdzielę. Załatwicie regon w Lublinie i możecie zaczynać. Kogo mamy załatwić? Podpisujcie. Jak? Tutaj? Nazwiskiem. Swoim. Ale jak zaczynać, jak nie ma beczki ani kuflów? Gdzie myć? Kogo? No ich, tych kuflów. Będą, panowie. Pod warunkiem, że podpiszecie umowę z producentem. Na nasze, lubelskie. Jeden telefon i załatwione. Jeszcze dzisiaj dostarczą. A na które nasze? No jak? Nasze, lubelskie. Każdy głupi wie, co nasze, a co obce. No co ty, Hadziuk? Naszego piwa nie znasz, ha? Swoje trzeba popierać. Że warunki sprzyjają, to bierzemy. No, to za piankę waszą i naszą. Bardzo mi miło. Siadajmy, bardzo proszę. Zupa stygnie. Tu proszę. Dziękuję. Proszę. Spacz na dół. Wyborne. Po prostu esencja zupy. No jak za gestem, może pan sobie wody dolać? No ma pan rację. Właściwszym słowem byłaby kwintesencja. Pana żona wspaniale gotuje. Pan podobno filozof, tak? Filozofowanie to po prostu głębsze myślenie o sprawach, wie pan, o których ludzie zwykle nic nie myślą. Sokrates na przykład. Tylko chodził po ulicach i zadawał ludziom pytania. To tak jak nasz Hadziuk z Olejukiem. Chodzą po wsi i zadają wszystkim pytania. Czy by im to 2 złote do flaszki nie podeszło? Ale to nawet podobnie, podobnie. No bo Sokrates właśnie przy takich sytuacjach wykazywał ludziom, że najbardziej troszczą się o rzeczy najmniej ważne. No. Jak na przykład pieniądze czy władza. Po drugie pójdę.
już jestem. O, wraca. No. Jak? No, dobrze. Dobrze, bardzo dobrze. Pani Hedziukowa, na co to wszystko? Też tak pewnie drogo, okropnie. Pani się nie martwi, pani Solejukowa. To prezent od koleżanek. No. To może starczy już, co? Już my pani powiemy, kiedy starczy. No. Niech pani leży spokojnie. Tysięcy lat ewolucji w 5 minut się nie nadrobi. No a ten Sokrates, co to panu się tak podoba, to kim on zawodu był? No bo jakoś tak się pamiętam. No, filozofem. Z tym, że to nie było zajęcie zarobkowe. To się nie dziwię. No a z czego żył? No, a był obywatelem starożytnych Aten. Obywatele nie pracowali, tylko matojkowie. A no to czyli kto inny utrzymywał jego? No, no tak czułem, nie? Ja od początku tak czułem. Dobra. Atrakcyjna ta garsonka, prawda? No a te spodenki to przecież też to, czego to. Sobie, nie? Czekaj. A ta jasna bluzeczka niezła, nie? Tak no. Sobie. Jasna. Bo co się stało? Matuchno kochana, czy ja umarłam? Nie, no przeciwnie, złociutka. Jak my to wszystko zmyjemy, to ty będziesz jak nowonarodzona, nie? No. No ale leżeć trzeba, leżeć. There you go! Threw me out, so I'm gonna live in this pigsty until you agree to live with me! Jasna cholera. You regret this! Okay! I promise! Why? Dorosły mężczyzna o suchym pysku do chałupy wraca. Mamy wiek informatyzacji. A ja mam informację. A za co się płaci? A kto mi płaci? Wszyscy. Nawet Amerykanie. A za co? A za co? A tego, co ja ci tutaj nie powiem. Bo wtedy ty byś miał informacje, rozumiesz? Ludzie! Ludzie! Ratunku! Ratunku! Delirka mnie dopadła! Masz tu raju! Matko kochana, we własnej chałupie! Białą damę zobaczyłem.
diabeł. Zgiń, przepadnij, Maro nieczysta. No co ty, durny? Znowu własnej żony nie poznał, a? Kurna, Olek. To ty? A ja? Ja pierdzielę. To ja taką kowitę mam? Też ty naprany jak PKS jesteś. Od kiedy to tu przeszkadza? A od dzisiaj. To ja się nie patu we francuskiej perfumie kąpała, żeby ty gorzało na kilometr bijący się teraz do mnie zabierał. Niedoczekanie twoje. Ale to jak? Trzeźwy teraz do domu wróć. To może tego miodu posmakujesz. Arek, przecież gmina Kwitnąca jest. Państwo to my. Nasze bogactwo to jest bogactwo społeczeństwa, nie? Mnie na starość dużo nie trzeba. Hmm? Zaraz. Ty mi znowu proponujesz łapówkę? No. Ty myślisz, że ja tego nie nagrywam? Stachu! Zapraszamy na otwarcie! A to za darmo? Pierwsze piwo dla każdego za pół ceny! Ulecieli jak za kiełbasą wyborczą! Jakbyś wiadro wypłakał, to i tak się nie zruszy. Tak tylko wspominam. Jakie piękne życie miałem. Wszystko mi przychodzi przed oczami, jak we filmie jakimś. A gdybym tak w tym twoim czarnym tunelu światełko zapalił, co? Zapaliłbyś? Inne plany miałem, ale twój brat proboszcz przekonał mnie, że nie sztuka władzę na chwilę zdobyć, ale ją na stałe zatrzymać. Może mnie wystarczy, że cię przeczołgałem i kontrolę nad tobą przejąłem? Człowiekiem trzeba być jednak. To znaczy? To znaczy, że... zostaniesz na swoim stanowisku, a ja wrócę na swoje. Ale będę miał wolną rękę we wszystkich sprawach gminy, wszelkie plenipotencje. Co? Co się tak patrzysz? No. Nie interesuje władza tytularna, ale prawdziwa, wójcie. A te kwity wszystkie, to co? No tak. Zaniedbania są straszne i winny być musi. Żyjemy w końcu w państwie prawa. Ręce, psiak, krew to już mi całkiem umknęło. Ale jak w krzyżu kupił. Pierdzielić taki biznes. Toż to zdrowie można stracić. Gorzej jak u Niemca. Ale może dorobim się. A na cholery tobie do robienia, jak w trąbie od tej roboty wylądujesz. Tak jest, tak. Dziś do końca docharować trzeba, ale dalej to tak być nie. Albo co wymyślimy, albo koniec są.
Mordę go. Tak? W wyniku kontroli, Duda, chciałem się z tobą pożegnać. Bardzo panu wójtowi współczuję. Wiele się od pana wójta nauczyłem. Proszę. Co to? No niestety. Jak się wykryło nieprawidłowości, to ktoś musi być winny. No czytaj. Jak to? Zwolnienie dyscyplinarne? Młody jesteś. Radzisz sobie. No a przecież ja niewinny jestem. A kto na mnie donosi? Do starostwa, do województwa. Kto? Cóż, taka jest konieczność polityczna, Duda. Nic na to nie poradzę. Słuchaj, nie ma sytuacji bez wyjścia, żeby jakieś wyjście się nie znalazło. No, to... Ale panie wójcie, no przecież jak to wszystko, co pan wójt, jak to na mnie pójdzie, no to przecież ja przez lata z więzienia nie wyjdę. Od razu przez lata. Twardych dowodów nie ma. Bo ja to wszystko z urzędu wyniosę. No. Tak? A jak ja się nie dam, co? Nie daj! Jak złodziejską rękę w samoobronie odrąbię, to naród na trzecią kadencję na pewno mnie wybierze. Ja tam na twoim miejscu za szybko te wilkowie opuścił. Jak się ludzie dowiedzą, ile tu zostało nakradzione, to cię żywego nie wypuszczą. A to wszystko szybko się rozchodzi. Zdania nie dokończysz, a już ci na drugim końcu wsi odszczekną. Hmm? Jest okazja, żeby o przyszłości porozmawiać. Podoba się panu moja córka, widzę. Nawet bardzo. Świetny kumpel. Jaki z dziewczyny kumpel, panie? My rozmawiamy jak mężczyźni. No, przepraszam, o co panu właściwie chodzi? Panie, chodzi mi o to, że pan jesteś kołodupiec. Masz pan dwie lewe ręce do roboty, niż pan sobie umyślił, że Klaudii Bachora zrobisz. Potem ślub i do końca życia na moim biksie, tak? A, to o to chodzi. Nie, nie, nie. Może być pan spokojny. Seks z pana córką wcale mnie nie interesuje. Tak. No. To piwo to jest jakiś małżów robią, co? Nie, no mówię poważnie. Ani teraz, ani później. Co? A co, że... Klaudii brakuje czego? Przeciwnie, no jest śliczna i pociągająca. No. No tylko, że ja jestem gejem. Co, że gejem? Co, że gejem? No to, że Więc kobiety w tym sensie wcale mnie nie interesują. Poważnie? Słowo honoru. No panie, no to kamień serca, no. No morda! Ale co, że pan też? Co, ty! Prasne zaraz, to ci się ta cała filozofia do góry nogami obróci, ty. Co jest? No. No, dobra. Matko kochana, jak ja jestem urobiony. Na śmierć chyba. Ale nie napity jakby. A gdzie ja tam miałem czas pić, kobieto? Rano rozkładać, wieczorem składać ten ogródek.
No to spać idź. Jak zmęczony taki. Gdzie spać? Jak taka kobieta w domu się marnuje. To dla mnie? No. Masz. Ot. I do mnie szczęście uśmiechnęło się. Chłopaki, nie mam pieniędzy. Ale to ważne. Co ważne? Ten pan, który grał na gitarze, chce wyrzucić krzywdę pani Lucy, a pan Czerepach jest z nim w zmowie i chce ją wygnać z domu. Naprawdę? No muszę coś z nim zrobić, no. Życie niszczy mi. Trucizny chcesz? Znaczy... Takie na śmierć? Nie no, pani serio pyta? Ty się zastanów, czy serio prosisz. No, tak na amen to chyba nie. No tak, tylko żeby mu się źle zrobiło, żeby stąd pojechał. Jest na to coś. Poczekaj. Do picia mu dodaj. Co to jest? A wywar z grzybków taki. Diabłom duszę otwiera. Znaczy co? Koszmary senne sprowadza. Ile kropel wypije, tyle nocy będą go dręczyć. Mm-hmm. Super. A nie zabije to jemu? Nie. Dziękuję bardzo. Zabić nie zabije. Chyba, że sobie sam co zrobi ze strachu. What's going on? Now, you'll tell me the truth. So, catch me if you can. What's the matter? Gucci, what the fuck are you doing? What the fuck is going on? Ale kto strasznie krzyczy? Somebody help me! Anybody! Could you get me down from here now? Don't worry. That's special bungee jumping. Local style, you know? This is kidnapping! Murder! That's right. You'll never get out of jail for this. Do you understand? So I won't. I don't care. Coś takiego. Nie, poczekaj. Powiedzmy się najpierw, o co chodzi.
go fuck yourself. Everything for you, baby. Panowie! Don't do this! Get me out of here! Don't do this! No to, interweniuj. Nie, nie, poczekaj. Chodź. Ale przecież utopią mnie. Nie, nie utopią. Kusa o Lucy mówił z miłości, to robi, nie rozumiesz? To może być okoliczność łagodząca. A ty byś też tak dla mnie? Ja? Criminals! Murderers! You'll talk? Fuck you! Fuck you! I talk! So talk. Please, man. Please. Mać, no. Od siódmej otwarte miało być. Ma zapasowe. Daj, bo mnie tu na miejscu zaraz szlak jasny trafi. Yeah!
Pietryka głupi, jak dzieciak, jaki myśli, że każdy może dzwonami zabawiać się. Ja ci podzwonię na drugi raz. Ja ci podzwonię. Co to ma być? They all wanna kill me. Tak, tak, tak. O co mu chodzi? Bo ja nie... Pomóc! Prawie to i nam by się przydała! Góry, góry się bażą, co? Zaraz. Chwileczkę. Moi drodzy, zaraz, chwileczkę. Co to jest? No. Meduje się? Jaka sytuacja? Ty najpierw ogarnij się, bo wstyd naprawdę. Co? Zrób coś, bo to chyba samosądem pachnie. Co to za zbiegowisko? Rozejść się i to natychmiast. Biegowisko? Kuni nam chcieli ukraść. Ty głupi, ty. Kto by taką habetę chciał kraść? To było tylko chwilowe użyczenie własności. Umarzam ze względu na małą szkodliwość społeczną. To sobie sami sprawiedliwość weźmiemy. A co to wam tak sprawiedliwość? Nagle wam sprawiedliwość. Co? Kurna! Nas goni się, a złodzieje niewinne. A pan jest właścicielem tego pojazdu mechanicznego? Powinno być światło. Tu i tam. A jest? Nie ma. Odblaskowe. A są? Proszę. Panie władza dwa. Co to? To gównem obesrane? A odkąd to gówno światłem odbitym świeci? No, wypisywać. A ja wyczyszczę. Wypisywać? Nie. Czy wypisywać? I wreszcie wykrztusił, że umarła wasza ciotka Emma. Ciocia Emma? Tak, ciotka Emma zapisała swój majątek tobie i jemu. Pod warunkiem, że pozostaniecie małżeństwem. Gdybyście jednak nie zostali, to ty dziedziczyłabyś wszystko. How much was it? $1,000,000. Ile? Pani Michałowo, $1,000,000. O Matko Święta. Przez internet cię szukam. Czerepak na to trafił i sprzedał mu twój adres. W rozliczeniu miał dostać jeszcze dworek za pół ceny. Lucy. Lucy, I wanted to tell you about everything. Shut up, you asshole! What's it? But it's your lover, boy, who's gonna rot in jail, kidnapping and attempted murder for a very, very long time.
Jak w dynastii zupełnie, nie? No, tak, tak, tak. Kusy, jak on cię oskarży, dycha nie wyjęta. Niech ksiądz robi coś. Ja? Ale nie, nie, pani Lucy, no ta... Ta sytuacja wykracza poza moje tutejsze, że tak powiem, doświadczenia. Naprawdę, no sama pani powinna postanowić. Tak, muszę. Authorization. You get the money and then you finalize the divorce and leave Kusy alone. Interesting. Kusy, zwariowałaś? Zanim przyjechał, byłam szczęśliwa. To absurd. Ale dla mnie to jest dobrze. Mój ty gangster. How touching. Get lost, bo cię na zawsze do studni wsadzę. Luis? Your bottle. Bon appetit. Merci. Strasznie miła dla niego jesteś. No, bo ja bardzo miła dziewczyna jestem. I pamiętaj. Raz mi podskoczysz, a tak cię załatwię, że się nie pozbierasz, jasne? Nie no, gdzie mi tam podskakiwanie w głowie. Stare lata. No. Kusy, a co ty tak jak do stodoły wchodzisz bez pukania? Ja tylko na chwilę. Ja tylko tyle chciałem. A nie, w takiej sprawie to bardzo proszę. Nawet częściej możesz wpadać, Kusy. Chcesz mieć rodzinę, to nie pyskuj. O oh no! Proszę stąd iść! Lucy, zaczekaj! Proszę stąd co zabrać! Lucy! Lucy! Zaczekaj, Lucy! Co? To ode mnie. Od ciebie? Ciebie? Lucy.
Dziękuję. To gdzie to postawić? Tam gdzie. Panie, co panu jest? Sorry. Dream. Omnia Dream. What? Dobre pytanie. Człowiekowi to w zasadzie dużo do szczęścia nie potrzeba. Najgorsze, co go może spotkać, to nie mieć się z kim napić. No. A dawniej to dobrze mówili. Ten kapitalizm bez serca jest. Ale nie kapitalizmu to wina, ludzi, że miary nie mają. Tak jest. Ważne, żeby podzielić i umieć się. No, praca zwłaszcza. A jak ktoś mniej woli zarobić, jak my, ale spokojnie, to kapitalizm to całkiem przyjemny ustrój jest. Co noc, jak potrafię, o wiernych tworzących moją małą parafię, by wreszcie pokutą zmazali swe winy. Lecz przykład najgorszy od władz płynie gminy, od władz płynie gminy. A co jest ważniejsze, już czas wiedzieć bratu, czy siła przykazań, czy siła mandatu. Mym celem jest władza i gdy do urn pora, trwa grzeszna parafia, to mój elektorat, to mój elektorat. Nasza bardzo mała gmina Wilkowyje ciągle świadkiem kłótni wójta jest z plebanem. Nasza bardzo mała gmina Wilkowyje tu z grobrzystą rosą łąka leśnie nad ranem. Tak wiele dobrego dla każdej rodziny bym zdziałał to mogąc, co wójt może gminy. Potrzeby ogromne, czas wszystkim dać pracę i skromny podatek liniowy na tacę, liniowy na tacę. Tak wielką ogminę objawię swą troskę, gdy będę mógł zająć się także probostwem. Nie trzeba lustracji, bym wroga pokonał. Zamienię gabinet na twój konfesjonał, na twój konfesjonał! Nasza bardzo mała gmina Wilkowyje dużych przemian świadkiem z dużej odległości. Nasza bardzo mała gmina Wilkowyje świadkiem również naszej wielkiej jest miłości. Nasza bardzo mała gmina Wilkowyje, gmina Wilkowyje świadkiem również naszej wielkiej jest miłości. Nasza bardzo mała gmina Wilkowyje świadkiem również naszej wielkiej jest miłości.
mieć rodzinę, to nie pyskuj.